Fundamente des Christentums. Fundamenty chrześcijaństwa. Die Freiheit des Christen. Wolność chrześcijan. Wir lesen im Römerbrief, Kapitel 7. Czytajmy z listu do Rzymian, 7 rozdział. Römer 7, Vers 18. List do Rzymian, 7 rozdział, wiersz 18. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Kapitel 8, Vers 1-3. 8 rozdział od 1 do 3 wiersza. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Vers 12-17. Od 12 do 17 wiersza. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Vers 31 bis zum Schluss des Kapitels. I od 31 wiersza do 39. Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jedes Wort in der Bibel ist rein. Każde słowo w Biblii jest czyste. Jedes Wort ist an seinem Platz. Każde słowo jest na swoim właściwym miejscu. Und es gibt Abschnitte in der Heiligen Schrift. I są takie urywki w Piśmie Świętym, die zu unseren Herzen sprechen, które przemawiają do naszych serc. Und es gibt Abschnitte, die zu unserem Gewissen sprechen. I są takie urywki, które przemawiają do naszych sumień. Römer 8 spricht zu unserem Herzen. List do Rzymian, 8 rozdział, ten rozdział przemawia do
naszego sumienia. Wir leben in einer ernsten Zeit. Przepraszam, serca. My żyjemy w bardzo poważnych czasach. Und wir brauchen ernste Ermahnung an unsere Gewissen. I potrzebujemy bardzo poważnych napomnień dotyczących, skierowanych do naszego sumienia. A wir brauchen auch Worte des Trostes für unsere Herzen. Ale potrzebujemy również też i słowa pociechy dla naszych serc. Und das steht in diesem achten, wunderbaren achten Kapitel vor uns. I to wszystko zawarte jest w tym cudownym ósmym rozdziale listu do Rzymian. Wir werden in der zweiten Stunde Kapitel 12 betrachten. W drugiej godzinie będziemy rozważali 12 rozdział tego listu. Und wir werden dann sehen, dass dieses Kapitel besonders an unsere Gewissen appelliert. I zauważymy, że ten rozdział szczególnie apeluje do naszego sumienia. Aber jetzt wollen wir zuerst etwas genießen für das Herz. Ale najpierw chcielibyśmy korzystać z tego, co jest skierowane do naszego serca. Ich hoffe aber, dass ihr alle bleibt in der zweiten Stunde. Mam nadzieję, że wszyscy tak pozostaniecie w tej sali i w drugiej godzinie. Wenn wir dann ernste Ermahnungen vorstellen. Gdy będziemy również i przedstawiali bardzo poważne napomnienia. Wir haben gestern Abend gesehen, wczoraj wieczorem mogliśmy to zauważyć, dass jeder Mensch Sünden begangen hat. Że każdy człowiek popełnił grzechy. Und dass Gott der Heilige diese Sünden bestrafen muss. I że Święty Bóg musi te grzechy teraz ukarać. Und wir haben dieses wunderbare gesehen. Również i cudowną rzecz zauważyliśmy. Dass dieser große Gott die Rettung anbietet in der Person des Herrn Jesus. Że ten wielki Bóg oferuje ratunek dla nas w osobie Pana Jezusa. Und wer Gott seine Sünden bekennt, i każdy z ludzi, który swoje grzechy wyzna Bogu und glaubt an den Namen des Herrn Jesus, i będzie wierzył w imię Pana Jezusa, der darf wissen, dass der Herr Jesus die Strafe seiner Sünden auf Golgatha getragen hat. Ten może też i wiedzieć, że Pan Jezus karę za jego winy, za jego grzechy poniósł na krzyżu Golgoty. Und dass er dort Rechtfertigung für uns erworben hat. I że tam dla nas pozyskał to usprawiedliwienie. Für alle, die an den Herrn Jesus glauben. I stało się to dla wszystkich, którzy wierzą w Pana Jezusa. Und dass wir dadurch Frieden mit Gott bekommen haben. I w ten sposób mogliśmy otrzymać pokój z Bogiem. In Kapitel 5 ab Vers 12 bis zu Kapitel 8. W piątym rozdziale, począwszy od 12 wiersza aż do 8 rozdziału, behandelt der die Heilige Schrift das zweite große Problem des Menschen. Tutaj w tym urywku Duch Święty rozważa drugi wielki problem dla człowieka. Nicht nur haben wir Sünden begangen, bo nie tylko, że popełniliśmy grzechy, sondern in jedem von uns wohnt die Sünde. Ale w każdym z nas mieszka grzech. Das ist ein böses Prinzip. To jest ten zły rdzeń w nas samych. Das gibt es seit dem Sündenfall. Który istnieje już od momentu upadku człowieka w grzech. Wir nennen es die Erbsünde. Nazywany jest tym grzechem odziedziczonym. Und jeder Mensch, der geboren wird in diese Welt, i każdy człowiek, który rodzi się na tym świecie, wird geboren in dem dieses böse Prinzip in ihm ist. Rodzi się właśnie z tym dziedzicznym grzechem w sobie. Viele wissen hier, dass meine Frau und ich 7 Kinder haben. Wielu z was wie o tym, że ja i moja małżonka mamy 7 dzieci. Und wenn so ein neugeborenes im Arm der Mutter liegt, i gdy takie nowonarodzone dzieciątko leży w ramionach matki,
dann ist man entzückt. To człowiek może być do głębi wzruszony. Über dieses kleine Wesen. I może obserwować tę malutką istotę. Aber schon bald merkt man, ale już bardzo szybko zauważa się, dass auch die Sünde, dieses Böse in diesem Säugling wohnt. Że to zło, ten grzech w tym małym niemowlątku już mieszka. Und wir waren jeweils froh, dass so kleine noch nicht so große Kraft hatten. I byliśmy zadowoleni z tego, że takie maleństwo nie miało zbyt wiele siły, ihren Willen durchzusetzen, aby przeforsować swoją własną wolę. Aber ich kann euch sagen, so ein Säugling kann dich recht stressen mit Schreien eine ganze Nacht. Ale mogę wam powiedzieć, że takie niemowlątko może człowieka bardzo zestresować, gdy będzie wrzeszczało przez całą noc. Ich bin kein Theoretiker. Nie jestem w tym względzie teoretykiem. Jeder von uns weiß, dass die Sünde in ihm wohnt. I każdy z nas dobrze wie o tym, że w nim mieszka grzech. Das ist dieser böse Eigenwille. To jest właśnie ta zła samowola. Und die böse Lust. I zła pożądliwość. Etwas zu tun, was verboten ist. Aby uczynić coś, co jest zakazane. Und wenn jetzt ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, jeżeli jakiś człowiek teraz uwierzy w Pana Jezusa, dann stellt er mit Schrecken fest, dass diese Sünde noch in ihm ist. To potem stwierdza z przerażeniem, że w nim dalej jest ten grzech dziedziczny. Ich kann euch sagen, dass mich das sehr beschäftigt hat 6 Jahre. Mogę wam powiedzieć, że bardzo mnie ten temat zajmował przez okres 6 lat. Mit 12 Jahren habe ich mich meine Sünden Gott bekannt. Bo mając 12 lat wyznałem Bogu moje grzechy. Und geglaubt an den Herrn Jesus. I uwierzyłem w Pana Jezusa. Und ich hatte gehofft, dass jetzt die Sünde nicht mehr in mir ist. I miałem taką nadzieję, że już we mnie teraz nie ma grzechu. Und dann stellte ich mit Schrecken fest, dass sie noch da ist. Ale musiałem niestety z wielkim przerażeniem stwierdzić, że niestety dalej on we mnie jest. Diese innere Rebellion gegen Gott und sein Wort. To jest ta wewnętrzne, to jest to wewnętrzne zbuntowanie przeciwko Bogu i jego woli. Dann habe ich mich nochmals bekehrt. A wtedy zauważając to, jeszcze raz się nawróciłem. Und die Sünde war immer noch da. A grzech dalej był we mnie. Bis ich nach Jahren lernte, gdy po paru latach nauczyłem się, dass diese Sünde in mir bleibt, solange ich auf Erden lebe. Że ten grzech we mnie pozostanie, jak długo będę na tej ziemi żył. Und ich bin jetzt 65 Jahre alt geworden. I teraz osiągnąłem wiek 65 lat. Und ich kann euch nur sagen, i mogę wam powiedzieć, dieses böse Prinzip ist mit ihrer ganzen Scheußlichkeit immer noch in mir. Że ten zły rdzeń tego zła we mnie z całą swoją obrzydliwością dalej jeszcze we mnie tkwi. Und das sagt der Apostel in Kapitel 7, Vers 18. I to właśnie opisuje apostoł w tym 7 rozdziale, 18 wiersz. Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Gdyż on pisze, wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Und jetzt springen wir zu Kapitel 8, Vers 1. I teraz możemy przejść do 8 rozdziału, 1 wiersz. Ein sehr wunderbarer Vers. Jest to cudowny wiersz. Da lernen wir, dass obwohl die Sünde noch in uns ist und bleibt, solange wir leben auf Erden. Z tego możemy nauczyć się, że jak długo będziemy na tej ziemi żyli, ten grzech, to zło będzie we mnie mieszkało. Dass wir trotzdem bei Gott völlig angenommen sind. Ale pomimo tego jesteśmy przez Boga w pełni przyjęci. Ein Glaubender ist in Christus. Gdyż człowiek wierzący znajduje się w Chrystusie. Der Apostel Paulus liebt es,
das vorzustellen. I apostoł Paweł bardzo miłował to możliwość przedstawiania tego ciągle na nowo. Angenehm gemacht in dem Geliebten. Że człowiek jest uczyniony teraz przyjemnym przed Bogiem w tym umiłowanym Jego Synu. Gottes Gerechtigkeit geworden in ihm. I stał się Bożą sprawiedliwością właśnie w Nim. Und hier haben wir keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. I tu oglądamy, że nie ma potępienia dla wszystkich tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Das ist der Schutzmantel des Glaubenden hier. To jest właśnie ten płaszcz ochronny dla wszystkich wierzących. Die Strahlen des göttlichen Gerichtes und der Verurteilung gehen aus nach dieser Sünde, nach diesem bösen Prinzip. Te promienie Bożego Sądu i Sprawiedliwości Bożej kierują się przeciwko temu grzechowi. Aber der Glaubende ist geborgen in Christus vor dieser Verurteilung. Ale wierzący jest ukryty w Chrystusie i ochroniony przed tym sądem. Wart ihr einmal im Krankenhaus zum Röntgen? Czy byliście kiedyś w szpitalu i na oddziale rentgena? Da zieht das Röntgenpersonal Bleimäntel an. Na pewno zauważyliście, że ten personel obsługujący te urządzenia zakłada specjalne płaszcze, które są z ołowiu. Dass die gefährlichen Röntgenstrahlen an diesem Bleimantel abprallen. Aby te niebezpieczne promienie rentgenowskie były pochłonięte przez ten płaszcz ołowiany. Das ist genau die Wahrheit von Römer 8, Vers 1. To jest właśnie obraz tej prawdy zapisanej w liście do Rzymian w 8 rozdziale w 1 wierszu. Keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Tam właśnie oglądamy to, ten brak potępienia dla wszystkich tych, którzy są ukryci w Chrystusie Jezusie. Dann kommt dieser zweite Vers. Zanim następuje drugi wiersz. Und in diesem Vers lernen wir Glaubende. I z tego wiersza my wierzący możemy nauczyć się, dass es in uns zwei Naturen gibt. Że w nas samych istnieją dwie natury. Zwei Mechanismen. Można powiedzieć dwa mechanizmy. Es gibt das Gesetz der Sünde und des Todes. I istnieje w nas ten zakon grzechu i śmierci. Und es gibt das Gesetz des Geistes des Lebens. Ale również też istnieje zakon ducha i żywota. Diese neue Natur, das Gesetz des Geistes des Lebens. Ta nowa natura, ten zakon tego ducha i życia, haben wir bekommen durch den Glauben an den Herrn Jesus. Otrzymaliśmy przez wiarę w Pana Jezusa. Am Tag unserer Bekehrung. W dniu naszego nawrócenia się. Aber die alte Natur ist noch da. Ale nasza stara natura jest dalej w nas. Und das ist eine starke Kraft auch im Glaubenden. Ale to jest bardzo wielka siła w nas wierzących. Aber wir lernen hier im zweiten Vers. Ale możemy nauczyć się z tego drugiego wiersza. Dass die neue Natur in der Kraft des Geistes dominant ist über die alte Natur. Że ta nowa natura w tej mocy ducha jest dominująca nad starą naturą. Wir dürfen das im Glauben ergreifen. I możemy tego się uchwycić przez wiarę. Wenn auch unsere Praxis oft dagegen spricht. Nawet jeżeli obserwując nasze praktyczne chodzenie, wydaje się nam, że jest ono przeciwne tej prawdzie. Als ich in Zürich in dieses Flugzeug stieg, zu euch zu gelangen. Gdy w Zürichu wsiadałem na pokład samolotu, który miał mnie dowieźć do was, da war dieser Jumbo am Boden auf dem Flughafen in Zürich. To ten samolot znajdował się na ziemi, na tej płycie lotniska w Zürichu. Warum bleibt ein Flugzeug am Boden?
Dlaczego ten samolot pozostaje dalej na podłożu tej ziemi? Wegen der Anziehungskraft der Erde. Z powodu siły przyciągania ziemi. Das ist ein starkes Prinzip. Jest to zasada bardzo mocna, silna. Wer das nicht glaubt, kto nie wierzy w to, der soll auf ein hohes Haus steigen und herunterspringen. To ten niech wejdzie na dom i zeskoczy z dachu. Dann erlebt er die gewaltige Kraft der Anziehung der Erde. Wtedy doświadczy osobiście, jak wielka jest siła przyciągająca ziemi. Aber dann hat dieser Jumbo gestartet. Ale potem ten samolot zaczął startować. Und das ist für mich immer wieder eine großartige Sache. A dla mnie to jest szczególnego rodzaju i wielkie przeżycie. Ich verstehe nicht viel davon. Niewiele mam pojęcia o tym. Aber ich höre die Kraft der Aerodynamik. Ale słyszę siłę tej całej aerodynamiki. Und die Kraft der Geschwindigkeit. I czuję tą siłę prędkości. Durchbricht die Kraft der Anziehung der Erde. I czuję, jak to wszystko przezwycięża tą siłę przyciągania ziemi. Und dann steigt ein tonnenschweres Flugzeug in die Höhe. I wtedy nagle ten ciężki na kilkaset ton samolot wznosi się ponad ziemię. Das ist Römerach, Vers 2. To jest właśnie obraz drugiego wiersza listu do Rzymian. Das große Wort in diesem zweiten Vers ist freigemacht. W tym ósmym rozdziale, w drugim wierszu, wielkim słowem tutaj, które uwypukla cały wiersz, to jest właśnie uwolniony. Wenn du dem Herrn Jesus angehörst, jeżeli ty należysz do Pana Jezusa, dann musst du nicht mehr sündigen. To nie musisz już więcej grzeszyć. Du bist freigemacht von der Sünde. Jesteś wyzwolony z grzechu. Wir können noch sündigen. My możemy jeszcze zgrzeszyć, aber im Glauben sagen wir müssen nicht mehr sündigen, ale we wierze musimy powiedzieć, nie musimy grzeszyć, weil diese Kraft des Geistes des Lebens stärker ist als die Kraft der Sünde und des Todes. Dlatego, że ta siła ducha i życia jest mocniejsza niż siła śmierci. Und jetzt kommen wir zum dritten Vers. I teraz możemy przejść do trzeciego wiersza. Da wird uns die große Grundlage gezeigt, w którym oglądamy tą wielką podstawę, warum so etwas mit dem glaubenden Menschen möglich ist. Dlaczego właśnie coś takiego możliwe jest z tym wierzącym człowiekiem? Die Grundlage dazu hat der Herr Jesus gelegt. Podstawę do tego właśnie założył sam Pan Jezus. Das Gesetz, die 10 Gebote konnten das nicht bewirken. Zakon, czyli 10 przykazań, nie mogły tego sprawić. Weil es durch die in uns wohnende Sünde kraftlos war. Dlatego, że on z powodu tego w nas mieszkającego grzechu był bezsilny. Dann tat Gott etwas. A wtedy Bóg ze swojej strony coś uczynił. Vor 2000 Jahren hat er eingegriffen. On około 2000 lat wstecz wkroczył w tą sytuację. Und er hat seinen eigenen Sohn gesandt. I on zesłał swojego własnego syna. Sein ganz persönlicher Besitz. I tą całkowicie osobistą posiadał rzecz, którą osobiście posiadał. Und was ich jetzt vorstelle, halte ich mich ganz an die Ausdrücke des Wortes. I teraz to, co chciałbym przedstawić, postaram się przedstawić zgodnie z wyrażeniami, jakie zawarte są w Słowie Bożym. Der eigene Sohn kam in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Ten jego własny syn przyszedł w ciele podobnym do ciała grzesznika. Das heißt, er hat gleich ausgesehen äußerlich wie die Menschen, in denen die Sünde wohnt. To znaczy, że on dokładnie tak samo wyglądał jak ludzie, w których mieszka grzech. Aber sagen es jetzt mit Bestimmtheit und großer Freude. Ale teraz zdecydowanie i z wielką radością jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Sünde war nicht in ihm.
W nim nie było grzechu. Sah gleich aus äußerlich. On na zewnątrz wyglądał dokładnie tak samo jak my. Und das war eine große Erniedrigung für den Sohn Gottes. A było to dla Syna Bożego bardzo wielkim uniżeniem się. Dass als Mensch geboren gleich aussah wie die Menschen, in denen die Sünde ist. Że on jako człowiek narodzony na tej ziemi dokładnie tak samo wyglądał jak ludzie, w których był grzech. Wenn es in Polen ein Schwerverbrecher gäbe, gdyby w Polsce istniał taki wielki przestępstwa, der gesucht würde mit Intensivität von der Polizei, który by był intensywnie poszukiwany przez policję, und ich würde ihm ähnlich sein, a ja byłbym podobny do niego, dann wäre das ein Problem für mich und auch eine Schande. To dla mnie byłoby to problemem, ale również też i hańbą. Unser Heiland ist gekommen in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Nasz Zbawiciel przyszedł podobny do tego ciała grzechu. Und dann muss es heißen und für die Sünde senden. In Vers 3. A następnie czytamy w wierszu trzecim, że on został zesłany tutaj z powodu grzechu. Als Jesus Christus vor 2000 Jahren auf Erden geboren wurde, gdy Jezus Chrystus przed około 2000 lat narodził się na tej ziemi, war der Grund seines Kommens, to powodem jego przyjścia właśnie było, das Problem dieser Erbsünde zu lösen, aby rozwiązać ten problem tego dziedzicznego grzechu. Und dann wird das zusammengeführt zu diesen drei Stunden der Finsternis am Kreuz auf Golgatha. A dalej jest to nakierowane na te trzy godziny ciemności, jakie zdarzyły się w czasie, gdy Pan Jezus wisiał na krzyżu. Als unser Heiland ans Kreuz geschlagen wurde. Tam w tych trzech godzinach nasz Zbawiciel na krzyżu został przez Boga uderzony. Hing er an diesem Holz sechs Stunden, bis er starb. On wisiał na tym krzyżu sześć godzin, zanim zmarł. Wir sagen es mit großer Anbetung. I z wielkim uwielbieniem możemy to powiedzieć. Er hat schrecklich gelitten. Przerażająco cierpiał. Und in den zweiten drei Stunden. I w tych trzech ostatnich godzinach. Hat die Sonne sich verhüllt. Słońce się skryło. Kam dichte Finsternis. I gęsta ciemność nastała na ziemi. Und in diesen drei Stunden. I w tych trzech godzinach ciemności ist er zur Sünde gemacht worden. Został on grzechem uczyniony. Gott hat ihn zur Sünde gemacht. Bóg uczynił go grzechem. Wir ziehen im Geist unsere Schuhe von den Füßen. I my teraz duchowo zdejmijmy nasze obuwie z naszych stóp. Wir bewegen uns auf einem heiligen Boden. Dlatego, że poruszamy się na podłożu świętym. Ich gehe mit euren Gedanken zu 2. Korinther 5, Vers 21. I przejdźmy w naszych myślach do drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział, 21 wiersz. Den, der Sünde nicht kannte, ten, który nie znał grzechu, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Ten został przez Boga dla nas grzechem uczyniony. Da hing er am Kreuz. I tam wisiał on w tym stanie na krzyżu. Wie wenn der Ursprung und die Quelle alles Bösen wäre, das auf Erden geschehen ist. Jak gdyby on był powodem i przyczyną wszelkiego zła, jakie zdarzyło się na ziemi. Und Gott der Heilige hat die Sünde an ihm verurteilt. I Bóg, święty Bóg, ten grzech osądził na nim. Und darum sind wir jetzt in ihm geborgen. I dlatego teraz jesteśmy w nim skryci. Darum gibt es keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. I dlatego nie ma teraz potępienia dla wszystkich tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Mit tiefer persönlicher Dankbarkeit. I z głębokim, osobistym dziękczynieniem. Stelle ich diese wunderbare Wahrheit vor. Przedstawiam wam tą cudowną prawdę. Es ist wichtig, dass wir diese
Tatsachen immer wieder zu unseren Herzen sprechen lassen. Jest to bardzo ważne, abyśmy pozwolili, aby te fakty ciągle na nowo do naszych serc przemawiały. Damit wir dann das verwirklichen können, was in Vers 12 und 13 vor uns kommt. Abyśmy potrafili urzeczywistnić to, co jest zapisane w wierszach 12 i 13. Wir sind jetzt aufgefordert als glaubende Menschen. W tych wierszach jesteśmy wzywani jako ludzie wierzący. Nicht nach dem Fleisch zu leben. Aby nie żyć według naszego ciała. Wenn diese in uns wohnende Sünde sich bemerkbar macht. Jeżeli ten w nas mieszkający grzech zaczyna się odzywać i objawia się, und sie macht sich bemerkbar, a on zaczyna się objawiać, dann sagt die Schrift, dass wir uns der Sünde für tot halten sollen. To Pismo do nas mówi, że my samych siebie powinniśmy dla tego grzechu trzymać siebie samych w śmierci. Ein Toter reagiert nicht, wenn man ihn anschreit. Człowiek umarły nie zareaguje, jeżeli ktoś będzie wrzeszczał na niego. Man kann ihn mit einer Nadel stechen, er zuckt nicht. Można go kłuć nawet szpilką, on nie wzdrygnie się. Wenn mir in der Pause jemand zu mir kommt, jeżeli na przerwie ktoś do mnie podejdzie und mich beleidigt, i ubliżyłby mi, vielleicht zu mir sagt, die Schweizer sind alle komisch. Może by powiedział na przykład, Szwajcarzy to są wszyscy tacy dziwni ludzie. Dann regt sich etwas in mir, das kann ich euch sagen. To wtedy coś zaczyna budzić się we mnie, mogę wam to powiedzieć. Dann möchte ich gern etwas gegen die Polen sagen. I wtedy jakże chętnie chciałbym mu coś powiedzieć na temat Polaków. Und dann habe ich noch nicht gesündigt. Ale jeszcze w tym momencie nie zgrzeszyłem. Das ist nur die Tatsache, dass die Sünde in mir wohnt. Objawia się ten fakt, że ten grzech we mnie mieszka. Aber wenn ich dann diesen Wunsch nehme in meine Gedanken. Ale jeżeli to życzenie teraz dopuszczę do moich myśli und überlege, wie ich das euch sagen kann. I zacznę się zastanawiać, w jaki sposób mu teraz dopiec, dann habe ich in Gedanken gesündigt. To wtedy już w myślach zgrzeszyłem. Und dann geht's schnell 20 cm tiefer. Ale potem stamtąd bardzo szybko przechodzi reakcja 20 cm niżej. Und kommt aus dem Mund heraus. I wychodzi z ust. Dann habe ich in Worten gesündigt. Wtedy zgrzeszyłem w słowach. Und bei Kindern geht das mal bis zu den Händen und zu den Füßen. A w przypadku dzieci na pewno to kończy się na ich kończynach, rękach i nogach. Aber Vers 12 sagt uns, ale wiersz 12 mówi do nas, wir sind schuldner, das nicht zu tun. Jesteśmy właśnie dłużnikami, aby tak tego nie czynić. Wir, sonst würden wir nach dem Fleische leben. Bo inaczej żylibyśmy według ciała. Aber wie kann ich denn darauf nicht reagieren? Woher habe ich die Kraft? Ale w jaki sposób mogę nie zareagować? Skąd będę miał na to siłę? Wir kommen jetzt zu dieser großen Wahrheit. Możemy teraz przejść do przedstawienia tej wielkiej prawdy. Dass Gott der Heilige Geist im Glaubenden wohnt. Że Bóg, Duch Święty, mieszka w wierzących. Und durch den Geist können wir die Handlungen des Fleisches töten. I właśnie przez Ducha możemy te działania naszego ciała umartwiać. Nicht zu reagieren auf diese Ansprüche der in uns wohnenden Sünde. Aby nie reagować na te żądania tego w nas mieszkającego grzechu. Was bedeutet durch den Geist? Co to oznacza przez Ducha? Der Geist, der in uns wohnt, hat eine große Zielrichtung. Bo ten duch, który w nas mieszka, on ma przed oczami jeden wielki cel. Und seine Zielrichtung ist Christus. Jego celem jest właśnie Chrystus. Und er möchte den Herrn Jesus uns vorstellen. On chciałby nam przedstawiać Pana Jezusa. Er möchte, dass wir uns mit ihm beschäftigen. On chciałby, abyśmy my zajmowali się właśnie nim. Und wenn wir das tun,
A jeżeli to będziemy czynili, haben wir die Kraft, uns der Sünde für tot zu halten. Wtedy będziemy mieli siłę, aby siebie samych trzymać umarłymi dla grzechu. Das ist die Belehrung von Vers 12 und 13. Takie jest pouczenie płynące z 12 i 13 wiersza. Es wird dann gezeigt in Vers 14. I w wierszu 14 mamy tutaj wskazówkę, dass der Geist Gottes in uns wohnt, um uns zu leiten. Że ten Duch Boży w nas mieszka, aby nas prowadzić. Wir führen nicht mehr den Eigenwillen aus, was der Eigenwille will. I my już teraz nie wypełniamy naszej samowoli, naszej własnej woli, sondern wir wünschen das zu tun, was Gott von uns will. Ale mamy takie życzenie, aby czynić to, czego życzy sobie od nas Bóg. Und diese, die durch den Geist Gottes geleitet, das sind alle Gläubigen. I wszyscy ci, którzy przez Ducha Bożego są prowadzeni, czyli wszyscy ludzie wierzący, sind Söhne Gottes, są synami Bożymi und Kinder Gottes. I są dziećmi Bożymi. Das sind zwei Titel von Gläubigen, der Gläubigen. To są właśnie dwa tytuły ludzi wierzących. Sie sind sehr nahe beisammen. Te dwa tytuły bardzo blisko siebie się znajdują. Und doch bedeuten sie nicht ganz dasselbe. A jednak nie oznaczają dokładnie tego samego. Sohnschaft hat zu tun damit, dass wir Einsicht haben in die Gedanken Gottes. Synostwo właśnie łączy się z tym, że my mamy posiadać wgląd, wejrzenie w te myśli Boże. Kindschaft hat zu tun, dass wir glücklich sind in der Liebe Gottes. A dziecięctwo właśnie łączy się z tym, że mamy być szczęśliwi, pogrążeni w miłości Bożej. Bei Kindern Gottes, um es zu verstehen, müssen wir an ein kleines Kind denken. Jeśli chodzi o dzieci Boże, to żeby to lepiej zrozumieć, musimy zawsze przed sobą mieć obraz małego dziecka. Bei Söhnen Gottes oder Töchtern, a w przypadku synów albo córek Bożych musimy sobie wyobrazić, um das zu verstehen, müssen wir an ein erwachsenes Kind denken. To musimy pomyśleć o dziecku już dojrzałym. Als meine Kinder noch klein waren, gdy moje dzieci były jeszcze małe, bin ich schon auf die Reise gegangen. To ja już wtedy zacząłem podróżować. Und wenn ich nach Hause kam, i gdy z powrotem przyjeżdżałem do domu, dann kamen die Kinder zu mir. Wtedy wybiegały na moje spotkanie dzieci. Und sie haben, der eine hat gesagt, der andere hat mich gehauen. I jedno przeciwko drugiemu zaczynało opowiadać, ten mnie uderzył. Und der dritte hat gesagt, ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. A trzecie dziecko powiedziało, a ja upadłem, jak jechałem na rowerku. Das dürfen Kinder zum Vater sagen, wenn sie einen guten Vater haben. To mogą właśnie dzieci powiedzieć do swojego ojca, gdy mają dobrego ojca. Und immer wenn ich nach Hause kam, habe ich auf etwas gewartet. I zawsze, gdy do domu przybywałem, to na jedną rzecz oczekiwałem. Sie durften zu mir kommen, um ihre Nöte zu erzählen. Wszystkie dzieci mogły do mnie przychodzić i swoje biedy mi opowiadać. Auch ihre Freuden. Również i swoje radości. Manchmal haben sie gesagt, ich habe in der Prüfung eine 6 gehabt. 6 ist das Beste in der Schweiz. Czasami opowiadały mi, że na klasówce dostały 6, bo das, w Szwajcarii 6 jest najlepszym stopniem. Das ist Kindschaft. To jest właśnie dziecięctwo. Aber einmal kam ich nach Hause. Ale pewnego razu przybyłem do domu. Und da sagte mein ältester Sohn Matthias. I wtedy mój najstarszy syn Matthias powiedział do mnie. Vater, wie ist dir gegangen auf der Reise? Tato, jak ci się powodziło w czasie tej podróży? Darauf habe ich lange gewartet. Długo na to właśnie czekałem. Bis die Kinder sich begannen zu interessieren an dem, was ich tat. Aż dzieci zaczną się interesować tym, co ja czynię. Und das ist Sohnschaft. I tu oglądamy właśnie synostwo. Das ist die Freiheit der der Glaubenden. To jest właśnie wolność wszystkich wierzących. Dass wir als Kinder zum Vater gehen dürfen. Że my jako dzieci możemy iść do Ojca. Ihm alle unsere Not und unsere Freuden sagen.
I wszelką naszą biedę i wszelką radość jemu opowiadać. Und als Söhne dürfen wir zu ihm gehen. A jako synowie możemy do niego przychodzić und ihn fragen. I pytać go. Da wartet er darauf. Bóg na to czeka. Ich weiß nicht, ob du das schon mal getan hast. Ja nie wiem, czy już ty kiedyś tak to czyniłeś. Dass du auf die Knie gegangen bist. Że poszedłeś na twoje kolana. Und zum Gott dem Vater gefragt hast. I Boga Ojca, do Boga Ojca kierowałeś pytania. Was ist es, was dich beschäftigt? I pytałeś, jaką rzeczą ty się teraz zajmujesz? Was ist es, was dein Herz füllt? I jaka rzecz teraz wypełnia twoje serce? Und dann zeigt er dir seinen Sohn. I wtedy on pokaże tobie swojego syna. Ten Herrn Jesus Christus. Pana Jezusa Chrystusa. Dass er kostbar ist für das Herz des Vaters. Który jest tak kosztowny dla serca ojcowskiego. Das ist Sohnschaft. To jest właśnie synostwo. Glaubende Menschen haben Freiheit als Kinder und Söhne alle Zeit zum Vater zu gehen. Wierzący ludzie mają tą wolność, żeby jako dzieci i jako synowie na każdy czas przychodzić do Ojca. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. To jest właśnie wolność dzieci Bożych. Wenn ihr mal in die Schweiz kommt, gdybyście kiedyś przyjechali do Szwajcarii und ihr möchtet mich besuchen, i chcielibyście mnie odwiedzić, dann muss ich euch sagen, ihr müsst vorher telefonieren. To muszę wam powiedzieć, że najpierw musielibyście do mnie zatelefonować. Denn ich bin oft nicht zu Hause. Gdyż często nie mam mnie w domu. Und manchmal habe ich sehr viel zu tun. A czasami będąc w domu mam bardzo dużo zajęcia. Aber wenn eines meiner Kinder nach Hause kommen will, ale jeżeli jedno z moich dzieci chciałoby przyjechać do domu, dann telefonieren sie nicht. Wtedy oni nie dzwonią do mnie. Die kommen einfach. Oni po prostu przybywają. Das ist das Vorrecht der Kinder. Taki jest właśnie przywilej dzieci. Und das wird uns hier vorgestellt in Vers 14 bis 17. I to nam jest tutaj przedstawione w tych wierszach od 14 do 17. Wir haben hier drei Titel der Glaubenden. I tu oglądamy trzy tytuły tych wierzących. Kind, Söhne Gottes. Synowie Boży. Kinder Gottes. Dzieci Boże. Erben Gottes. Dziedzice Boży. Und der Geist, Vers 16, zeugt mit unserem Geist. A Duch, wiersz 16, świadczy wespół z Duchem naszym. Dieser Geist Gottes, der in uns wohnt, ten Duch Boży, który w nas mieszka, er überzeugt auf der Grundlage des Wortes, geschriebenen Wortes Gottes, on przekonuje na podstawie tego spisanego Słowa Bożego, unseren Geist, naszego Ducha, dass wir Kinder Gottes sind, że jesteśmy dziećmi Bożymi, das gibt diese tiefe Freude, to właśnie daje tą głęboką radość, und diese ganze Sicherheit, i tą całą pewność tego, dass wir für Zeit und Ewigkeit Gott angehören. Że my w obecnym czasie i na całą wieczność należymy do Boga. Meine sieben Kinder sind nicht vollkommen. Moich siedmioro dzieci nie jest doskonałych. Sie waren öfters ungehorsam. Często były nieposłuszne. Aber sie haben dadurch nie den haben sie nie aufgehört, meine Kinder zu sein. Ale z tego powodu nigdy nie przestały być moimi dziećmi. A wenn sie ungehorsam waren, ale gdy były nieposłuszne, dann hatten sie es nicht mehr so gut mit mir. To nie miały się tak dobrze ze mną. Aber sie blieben immer meine Kinder. Ale pozostały dalej moimi dziećmi. Und so ist es mit dem glaubenden Menschen. I tak sprawa wygląda też i z wierzącymi ludźmi. Wenn er ungehorsam ist Gott, jeżeli są nieposłuszni Bogu, dann wird Gott ihn erziehen. To wtedy Bóg zaczyna ich wychowywać. Aby bleiben für Zeit und Ewigkeit seine Kinder. Ale one dalej pozostają na czas teraźniejszy i na wieczność przyszłą jego dziećmi. Und dann werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. I teraz możemy właśnie spojrzeć trochę w przyszłość. Und wissen, dass wenn unser Leben auf Erden zu Ende geht, i wiedząc o tym, że gdy nasze życie na tej ziemi się zakończy,
Wenn der Herr Jesus kommt, um uns zu entrücken in den Himmel, gdy Pan Jezus przyjdzie, aby nas pochwycić i zabrać do siebie, do nieba, dann werden wir mit ihm wiederkommen, to my razem z Nim ponownie powrócimy tu na tą ziemię, wenn er das ganze Universum als Erbe in Empfang nimmt. W tym momencie, gdy On cały Wszechświat będzie przyjmował jako swoje dziedzictwo, wir sagen es mit Bestimmtheit und großer Freude, i możemy to z wielką pewnością i wielką radością powiedzieć, der Herr Jesus ist der Haupterbe, że Pan Jezus jest tym głównym dziedzicem, a wir sind Miterben, ale my jesteśmy współdziedzicami. Das wird uns